Dzisiaj na kanale o technologii zegarek, który ma wbudowane słuchawki. I tym zegarkiem jest Huawei Watch Buds, czyli Huawei zegarek słuchawki, tak w wolnym tłumaczeniu. No i faktycznie wszystko tutaj się zgadza, bo to jest po prostu zegarek, który ma wbudowane słuchawki i jest to zegarek od Huawei'a. Nie jest to rzecz tania, bo kosztuje 2299 zł i pewnie zadajecie sobie pytanie, czy to jest warte tej ceny. Ale moim zdaniem to jest źle postawione pytanie, bo to jest produkt bardziej ciekawostkowy, który ma pokazać, że da się coś zrobić, niż koniecznie sprzęt, który ma być za wszelką cenę opłacalny. Zakładam, że to jest produkt dla fanów technologii, dla ludzi, którzy są zaznajomieni z zegarkami Huawei, a więc ja nie będę tu opowiadał, że ekran AMOLED 466x466 pikseli, nie będę opowiadał, że ileś tam trybów sportowych, że sen mierzy i że mierzy natlenienie krwi i tak dalej. Ja zakładam, że to wszystko wiecie. A jak nie wiecie, to zapraszam do innych filmów na temat zegarków Huawei'a, bo tutaj naprawdę nie ma filozofii. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, czym ten zegarek różni się od innych zegarków Huawei'a. Ale może tak gwoli wyjaśnienia, bo wiele osób mnie pyta po każdej recenzji zegarka Huawei, a czy to działa z Androidem? Działa. Czy to działa z Samsungiem? Działa. Czy to działa z iPhone'em? Działa, ale nie da się odpisywać na wiadomości. I czy to działa z Huawei'em? Też oczywiście działa. Ekosystem Huawei'a jest po prostu otwarty i te akcesoria po prostu Huawei stara się, żeby działały ze wszystkim. Między innymi dlatego, że wiadomo, jaka jest obecnie sytuacja ze smartfonami Huawei'a. Krótko mówiąc, nie sprzedają się one najlepiej, ponieważ nie mają dostępu do usług Google. I tak jak mówiłem, największą zmianą w tym zegarku jest fakt, że mamy tutaj po prostu słuchawki. I to są słuchawki dokanałowe, to są słuchawki bardzo małe. I czy te słuchawki są dobre? Powiem Wam tak, one są na pewno wystarczające do codziennego użytkowania, ale to nie jest jakiś top słuchawkowy. To nawet nie jest poziom Huawei FreeBuds 5i, które niedawno testowaliśmy i które kosztują tam 349 zł. To są po prostu takie słuchawki, bym powiedział, dobre, ale jako słuchawki dodatkowe, jako słuchawki zapasowe, jako słuchawki, których używamy wtedy, kiedy nie mamy przy sobie innych słuchawek, bo nie chcemy ich mieć, albo je zapomnieliśmy. I możecie też się zastanawiać, że ale skąd ja mam wiedzieć, która lewa, a która prawa, jak one są takie same? No właśnie, to jest piękne, że to nie ma znaczenia. One wykrywają, o, tutaj zegarek mi teraz mówi, że muszę zamknąć. Są takie ostrzeżenia, żeby nic się nie popsuło, żebym nie zahaczył. Więc mamy tutaj po prostu takie same słuchawki i one decydują, która jest lewa, która jest prawa, jak wkładamy je do ucha. Bo one mają jakieś czujniki, jak wykonamy ruch głową, no to one wiedzą, która jest w lewym, a która w prawym uchu. I muszę Wam powiedzieć, że ja na początku uważałem ten zegarek po prostu za głupi gadżet, a teraz powiem Wam tak, nadal uważam to za głupi gadżet, ale jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Ja na przykład tak mam, że jak chodzę na siłownię, powtórzmy ten rolling joke. Kosiński, ty siłownię kiedyś widziałeś. Ale chodzę na siłownię, robię trening siłowy i widzę, że mi się okręgi nie do końca zamknęły. A człowiek chce, żeby się zamknęły i coś wtedy jeszcze idzie na bieżnię na przykład porobić. A nie mam słuchawek, bo przecież trening miał być siłowy i nie zamierzałem słuchać muzyki. I często tak miałem, że ja po prostu szedłem na tej bieżni i się po prostu nudziłem, bo ja nienawidzę tych bieżni, orbitreków i tak dalej, chyba że mam czego na przykład słuchać. I nie miałem słuchawek, a kiedy testuję ten zegarek, to nagle się okazuje, ja mam słuchawki. Ja po prostu otwieram sobie ten zegarek, mam słuchawki i sobie jakiegoś YouTube'a, Spotify czy inny Empik Go odpalam i to działa po prostu bardzo fajnie. Takim innym scenariuszem, akurat nie w moim stylu, ale słyszałem o nim na prezentacji Huawei'a, jest fakt, że ktoś ma na przykład świetnie dopasowany garnitur i nie chce po prostu mieć nic dodatkowego, dodatkowego nawet małego pudełeczka ze słuchawkami i to jest właśnie dla takiej osoby i ja w sumie to tłumaczenie kupuję. Więc mamy tutaj tak naprawdę specyficzne scenariusze użytkowania, ale one jak najbardziej mogą się zdarzyć. Więc to nie jest produkt masowy, to jest produkt dla gadżeciarzy, którzy po prostu chcą mieć coś innego i być może przypadkiem też wykorzystają tego możliwości.
I pewnie zastanawiacie się, jaki jest czas pracy tych słuchawek. 4 godziny z wyłączonym, a 3 godziny z włączonym ANC, czyli tą aktywną redukcją szumów. I czy to jest czas długi, czy krótki? No tak naprawdę nie sposób ocenić. Najważniejsze jest, że tą ładowarkę do tych słuchawek mamy zawsze na nadgarstku. I w tym momencie możecie zastanawiać się, to jaki czas pracy ma zegarek. I to jest naprawdę trudno ocenić, bo zazwyczaj te zegarki Huawei'a wytrzymywały 2 tygodnie. Tutaj takiego czasu, broń Boże, nie ma. Producent mówi 3 do 7 dni, to jest duża rozbieżność, ale ja Wam powiem, że coś w tym jest, bo jak nie używacie tych słuchawek, to te 7 dni mniej więcej osiągniecie, ale jak korzystacie często ze słuchawek, no to bardziej będą to 3 dni, więc tutaj naprawdę nie da się precyzyjnie określić, bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziecie korzystać z tego urządzenia. I to, że tutaj udało się włożyć te słuchawki, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. To wymagało wiele wysiłku ze strony Huawei'a, ale to też spowodowało pewne niemiłe konsekwencje. Przede wszystkim, mnie najbardziej to irytuje, przez ten zegarek nie można rozmawiać. No bo uznano, że trzeba miejsca trochę zaoszczędzić, a zdecydowano, że po co tutaj dawać mikrofon, skoro jak będziemy chcieli rozmawiać, to sobie wyjmiemy słuchawki, które też przecież mają mikrofon, no i już możemy sobie po prostu rozmawiać. Ma to pewien sens, ja to rozumiem, ale ja mimo wszystko bardzo lubię rozmawiać za pomocą zegarka, kiedy nie mam dostępu do telefonu, więc tej funkcji mi najzwyczajniej w świecie brakuje. Poza tym, to jest otwierane. To nie jest zamknięte. Tu może dostać się woda, więc już sami się domyślacie, że tutaj nie mamy jakiejś normy IP68, tylko producent mówi o normie IP54. Więc ten zegarek jest odporny na wilgotność, jest odporny na jakiś pot, w deszczu możecie z nim wyjść, ale pod prysznic, czy broń Boże do basenu, czy do kąpieli, to ja bym go po prostu nie zakładał. A poza tym, no to jak mówiłem, jest zegarek Huawei'a, działa ze wszystkim, jest bardzo dobrze wykonany, ma bardzo dobry ekran, ma wszystkie funkcje, których potrzebujemy. Ja wiem, że część z Was będzie mówić, ale po co to komu? Kto to kupi? Przecież to nie będzie hit sprzedaży, bo to jest zbyt dziwne. I ja Wam powiem, tak, ale ja nawet rozmawiałem o tym z przedstawicielami Huawei'a i są produkty, które mają zrobić wolumen, jak na przykład Huawei Band 7. A to jest taki produkt typu miś, że w sensie Huawei wychodzi i mówi, my tym misiem otwieramy oczy niedowiarkom, że pokazujemy, że to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. To po prostu jest pokaz możliwości, że się da. To nie ma mieć większego sensu, ale jestem pewien, że dla części osób ten zegarek się spodoba. Jednak jego cena jest dosyć wysoka, co wynika także z zastosowanych materiałów, bo tutaj stal nierdzewna, skórzany pasek, to jest naprawdę świetnie wykonany zegarek i przez to, że jest trochę udziwniony, on kosztuje 2299 zł. Całkiem dużo, ale z drugiej strony, z czym my to mamy porównać? Bo powiem Wam, że drugiego takiego zegarka ja na rynku po prostu nie widziałem. Nie mówię, że takiego nie ma. Być może jest, ale ja po prostu w Polsce takiego nie widziałem. Więc jeżeli lubicie pewnego rodzaju udziwnienia, bo to jest udziwnienie, jeżeli lubicie gadżety, jeżeli lubicie gadżetami robić na znajomych wrażenie, bo to naprawdę... To jest głupie, to jest małe, ale to na każdym robi wrażenie. Jeżeli szukacie właśnie takiego zegarka, który miałby też wbudowane słuchawki, bo nie chcecie nosić dodatkowych słuchawek albo nie możecie, no to jak najbardziej można pomyśleć o kupnie Huawei Watch Buds. Nie jest tani, jest dosyć drogi, no ale co tu dużo mówić, taka trochę dziwność i taka innowacja po prostu kosztuje. No i ogólnie napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego urządzenia. Jestem tego ciekaw, bo opinie na pewno będą skrajne. Poza tym, jak dotarliście do tego momentu w filmie, do końcowego momentu, to piszecie w komentarzu Huawei zegarek słuchawki.